Witam Cię bardzo serdecznie. Dziś muszę się przyznać, że nie planowałam nagrywać. Naszła mnie niesamowita wena, a jak taka rzecz się dzieje, to tylko i wyłącznie Ty na tym korzystasz. Dzisiaj porozmawiamy o pielęgnacji skóry dojrzałej. Taki film nigdy wcześniej nie pojawił się na kanale. I zresztą za chwilę przekonasz się też dlaczego. Tutaj ten film być może, a właściwie jestem pewna, nie spodoba się wielu firmom kosmetycznym, ponieważ wśród producentów zauważyłam, panuje taka tendencja do kreowania kosmetyku, który tak naprawdę nic nie zaszkodzi ani nie pomoże, i nazywania tego anti-aging, przeciwstarzeniowym. No a ty idziesz i jako nieświadomy konsument to kupujesz. Natomiast w momencie, kiedy ten konsument staje się świadomy, taka taktyka nie będzie już działała. Dlatego zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkim spodoba się ten film. Niemniej jednak skupiamy się na tobie. Dlatego jeżeli masz kogoś, na kim ci zależy, kuzynka, siostra, mama, córka, możesz ten film przesłać dalej, na pewno z niego ta osoba skorzysta. Poproszę cię również o czerwone serce w komentarzu, żebym wiedziała, że tu ze mną jesteś, że nie rozkładałam się tej kamery na darmo. I od razu przechodzimy do tematu. Cera dojrzała. No właśnie. Cera dojrzała, czyli taka, na której pojawiają się już te pierwsze oznaki starzenia się, staje się wiotka, ta elastyczność, jędrność już gdzieś tam, no niestety tego nie ma, bądź zaczyna tego brakować. Pojawiają się pierwsze zmarszczki, ale jest coś, i tutaj właśnie klucz do tego, dlaczego to nagranie jakby się nigdy wcześniej nie pojawiało, bo zdawałam sobie sprawę z tego, jak złożone ono będzie musiało być. Za chwilę przejdziemy do sprawy technicznej. Ponieważ skóra, przepraszam, cera dojrzała, no to nie jest jakby jedno rozwiązanie dla wszystkich i bum, używasz tego, tego i tego, tylko przecież mogą być pod tym jeszcze inne jakby podtypy, problemy. Co ja mam na myśli? Może być cera dojrzała tłusta, sucha, z przebarwieniami, wrażliwa, z tendencją do alergii. Także tutaj to nie jest tak, że tak jak powiedziałam, jedno rozwiązanie dla wszystkich. Ja dzisiaj tutaj powiem, na co należy patrzeć, jakie składniki aktywne w tej pielęgnacji powinny się znaleźć. Ty, jeżeli sama będziesz umiała sobie taką pielęgnację dobrać, absolutnie super. Jeżeli nie, możesz zgłosić się do mnie na konsultacje kosmetyczne. Niemniej jednak, tak jak ja już to kiedyś powiedziałam, one nie odbywają się już na takich zasadach jak kiedyś. I że tak powiem, jest to taki serwis unikatowy. Nie zawsze mam miejsca i nie zawsze każdy z tego serwisu może skorzystać. Więcej znajdziesz pod linkiem, w linku pod filmem. Przepraszam, ale dobrze, przechodząc do tematu dzisiejszego, co powinno się znaleźć w takiej pielęgnacji skóry dojrzałej? No i właśnie, tutaj już powiem na wejściu coś, co właśnie już na początku powiedziałam, wielu firmom może się nie spodobać. Mianowicie panuje taka tendencja i też panuje taka tendencja wśród konsumentów, czyli wśród Ciebie, że wysyłasz mi skład kremu. Justyna, czy ten krem jest o dobrym składzie? No i co to znaczy? Dlatego, że dobry skład, czyli jaki? No ja patrzę na skład, no nie ma żadnych kancerogenów, nie ma żadnych tam substancji takich szkodliwych i powiem, no skład jest w porządku. Tylko teraz tak, jest to skład, no krem o składzie naturalnym, tak? Powiedzmy z Rossmana, czy z Hebe, czy skądkolwiek. I ty go kupujesz i on ci ani nie zaszkodzi, ani pomoże. Gdzieś tam będzie jakieś nawilżenie, tak? Bo mamy kilka ekstraktów i ty sobie będziesz go używać i myślisz jakby, że to ci pomoże, na przykład w głowie masz cel pielęgnacyjny, anti-aging, przeciwstarzeniowy, no ale ten krem ci ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. On owszem ma naturalny skład, będzie cię nawilżał i fajnie to może u ciebie się sprawdzić, jak masz lat 20, ale nie 41 na przykład, tak? Więc musisz to rozumieć, że ty musisz mieć w tej pielęgnacji składniki aktywne, że biorąc pierwszy krem z brzegów drogerii, z półki, bo ma naturalny skład i kilka ekstraktów, i tutaj jeszcze bardzo Was to gubi cena, bo jest tanio, no to zastanów się jednak, czy Ty chcesz iść w kierunku swojego celu pielęgnacyjnego, czy jednak po prostu Twoja pielęgnacja to jest skup przypadków i potem tego skutki, no niestety, widać. Co jeszcze chciałabym dodać? Więc omówię wszystkie składniki, które powinny się znaleźć. Ja tutaj mam przed sobą górę kosmetyków, Ty tego nie widzisz, ale za chwilę zobaczysz.
I jeszcze jest jedna rzecz, żeby ten film nie trwał nie wiadomo jak długo, ja już pewne rzeczy na kanale omówiłam i ja będę do tych filmów wracać, na przykład, że ten i ten film już był na kanale, warto do niego zajrzeć, jeżeli chcesz skorzystać z tego czy tego kosmetyku. Ja te filmy wszystkie podlinkuję pod filmem, żeby było Ci łatwo je znaleźć, one gdzieś tam tutaj też powinny się wyświetlać, ale nie zawsze to działa, więc one będą pod filmem, a tego będzie dosyć sporo. Teraz tak, jeszcze dodam kilka rzeczy. Często zdarza się tak, że i to było u mnie ostatnio w wyzwaniu na Instagramie, w e-booku letnim, że mianowicie nie zdajesz sobie sprawy, że do przedwczesnego starzenia przyczyniają się również inne czynniki zewnętrzne, nie tylko takie jak na przykład spożywanie alkoholu czy palenie papierosów, ale dieta, czyli spożywanie jakiejś tam przetworzonej żywności, tak? Chipsy, jakieś tam fast foody, kiełbasy, tak? A druga rzecz, brak ruchu powoduje stagnację wszystkich procesów w organizmie. Więcej na Instagramie w wyzwaniu przechodzę do tematu, co w takiej pielęgnacji powinno się pojawić. Jeszcze nie dodałam jednej rzeczy, zanim przejdę do tych składników, właśnie mi się przypomniało, co jest bardzo ważne. Często też sięgacie po kosmetyki, które gdzieś tam są reklamowane jako anti-aging i tak dalej, natomiast one mają składniki szkodliwe, na przykład SLS, alkohol czysty, alkohol denat i tak dalej. To już wszystko się przewijało przez mój kanał, playlista, analiza składów. I to jest tak samo, posłuchaj, jak ja bym dzisiaj codziennie chodziła na fitness, bo chcę mieć taką czy inną sylwetkę, a wracałabym do domu i jadłabym chipsy, hamburgery i tak dalej. No to nie ma sensu i to też musisz zrozumieć. Przechodząc już do składników aktywnych, które powinny znaleźć się w naszej pielęgnacji. I tutaj może nie zacznę od składnika aktywnego, ale przede wszystkim SPF 50 cały rok. Ja już to mówiłam 150 razy, ale się powtórzę. Krem z filtrem musi się znaleźć nie tylko dlatego, że chroni nas przed promieniami słonecznymi, nas przede wszystkim dlatego. Chodzi mi o to, że zgłaszają się do mnie często osoby: Pani Justyno, mam problemy z przebarwieniami, ale nie będę używać SPF-u, bo to jest niewygodne. No to właśnie przez te przebarwienia skądś się wzięły, tak? Prawdopodobnie przez całe swoje życie, przez większość swojego życia właśnie tego SPF-u nie było i teraz masz problem z przebarwieniami. Dlatego tutaj też trzeba to wziąć pod uwagę. Ja tutaj już nie będę przedłużać, bo naprawdę jest osobny film, podlinkuję znów pod filmem Tanie SPF-y i tam mówię, jaka jest różnica między SPF-ami, czyli kremami z filtrem fizycznymi, chemicznymi itd. Ja tutaj mam jeden z moich ulubionych kremów tutaj, to jest krem z Łamisy koreańskiej firmy fizyczny. Tutaj mamy Biodermę SPF 50. Uwaga, ten produkt ma kilka wersji składowych. O nim był osobny film, dlatego tutaj uczulam. On ma kilka wersji składowych. Jest nowa wersja, stara wersja. O nim również, tak jak już mówiłam, był osobny film. Dlatego skorzystaj z tych SPF-ów, które tam wymieniam. One naprawdę są no, z wszystkich możliwych firm. To nie są żadne reklamy. Tak samo jak znowu muszę podkreślić, to wideo tutaj nic nie jest w nim sponsorowane. I skorzystaj z tego, żebyś również unikała niebezpiecznych składników czy jakichś tam alkoholi, alkoholi denatów właśnie w SPF-ach. Teraz już przechodzimy do składników aktywnych i takim jednym z podstawowych składników, który uważam powinien się pojawić i na szczęście dziękować większość producentów jakby, no już, że powiem, nawet na siłę upycha ten składnik we wszystkich kosmetykach, prawie wszystkich, to jest kwas hialuronowy, czyli mamy tutaj do czynienia z dogłębnym nawilżeniem. Teraz tak, kwas hialuronowy, kwasowi hialuronowemu nierówny z uwagi na to, że mamy na przykład kwas hialuronowy wielocząsteczkowy i właśnie po taki kwas hialuronowy najlepiej sięgnąć. Jednym z moich takich ulubionych produktów, gdzie mamy ten właśnie wielocząsteczkowy kwas hialuronowy, do tego trehalozę, ale jeszcze peptyd, do peptydów za chwilę przejdziemy, to jest to serum z Basic Lab i tutaj znów się powtórzę, to nie jest żadna reklama, bo tutaj niestety pojawiają mi się jakieś trolle na tym kanale, które chcą szukać dziury w całym i to serum właśnie jest no 10 na 10, dlatego że tutaj nie tylko mamy do czynienia z dogłębnym nawilżeniem, ale również mamy właśnie peptyd, do peptydów za chwilę przejdę. Tak jak już powiedziałam, kwas hialuronowy znajdziemy naprawdę w wielu kosmetykach, więc nie chciałabym się na tym aż tyle skupiać. I przechodzimy do peptydów, bo tutaj będę miała dla Ciebie całą gamę różnych kosmetyków. Kolejnym takim serum, które ja tutaj mam, które ma
nie tylko peptydy, ale również ceramidy i tutaj niacynamid. Do ceramidów za chwilę też przejdę. To jest jedno serum, które, no nie wiem, to jest już moje piąte bądź szóste opakowanie. Zawsze się pojawia u mnie w łazience. To jest serum Purito Centella. Jeszcze tutaj z ekstraktem z wąkroty azjatyckiej. Na temat tego serum był znowu osobny film, więc nie będę przedłużać. Kolejnym takim serum tutaj jeszcze w szczególności polecę do, jeżeli ktoś ma problemy z naczynkami, tutaj też mamy do czynienia z peptydem. Jest to serum z firmy Alchemy. Do tego wszystkiego tutaj, jeżeli chodzi o peptydy, ja to mówiłam w filmie, osobnym filmie o peptydach. Mamy do czynienia z trzema grupami peptydy. Mamy peptydy sygnałowe, transportujące i neuropeptydy. Ja różnicę między tymi peptydami tłumaczyłam właśnie w tamtym nagraniu i tam cię odeślę. Musisz to zrozumieć, zobaczyć koniecznie. Jeżeli chodzi o neuropeptydy, mamy tak zwany bezpieczny botoks w cudzysłowie, i to chodzi, oczywiście chodzi o argirelinę. Mamy to serum na przykład z The Ordinary, możemy również je dostać w Hebe z firmy, ono się tu gdzieś wyświetli, ona naprawdę jest za fajne pieniądze, chyba Revuelle albo Drevox, już nie chcę pomieszać. Kolejne serum mamy znowu z peptydami z Hebe i tutaj to jest chyba też Revuelle albo Revox, tylko tutaj już mamy do czynienia z peptydami bodajże sygnałowymi, także jest z czego wybierać. Kolejną rzeczą jest jeszcze takie serum i tutaj znowu mamy połączenie ceramidów z peptydami. To jest serum, o którym niedawno wspominałam, jest to serum z Eveline, także też warto się nimi zainteresować. I jeszcze serum tutaj Matrixyl Synthe. I o tym serum również był osobny film. Kolejnym takim składnikiem, o którym warto pomówić, są oczywiście ceramidy, tak jak już wspomniałam. O ceramidach znowu był osobny film, mamy różne typy ceramidów, ja odsyłam do tego filmu. Głównym zadaniem ceramidów jest ochrona powierzchni komórek przed czynnikami zewnętrznymi. One występują w najbardziej zewnętrznej rogowej warstwie naskórka i chronią skórę przed utratą wody. Teraz tak, możemy sięgnąć na przykład po serum ceramidowe i ja serum ceramidowe wielokrotnie polecałam, Bielenda Złote Ceramidy, jest to serum w bardzo przystępnej cenie, bodajże w Hebe bądź w Rossmanie. Mamy również, tutaj pamiętajmy, że cena też często kosmetyku zależy od stężenia tych aktywnych składników. Tak jak już wcześniej pokazywałam, tutaj mamy w tym serum połączenie peptydów, ceramidów. Mamy również poprzednie serum z Eveline, o którym powiedziałam, nie ukrywam, że jeżeli chodzi o ceramidy, jednym z takich moich ulubionych serów jest również serum z Basic Lab i o tym ostatnio mówiłam. Teraz tak, może niekoniecznie w Twojej pielęgnacji wpasuje się serum z ceramidami, może lepszy byłby krem. Tutaj jeden z moich ulubieńców, znów osobny był film o tym kremie, Urang krem ceramidowy. Możesz również sięgnąć po krem z Basic Lab, tutaj wersja lekka konsystencja, tutaj wersja dla skóry suchej, przesuszonej, już taka bogata konsystencja. Także to jeśli chodzi o ceramidy. Kochana, retinol, czyli pochodna witaminy A, znowu ostatnio był osobny film, jeżeli nie wiesz, nie znasz właściwości retinolu, a wiesz, że dla Ciebie to jest już czas, żeby tą kurację rozpocząć, to Ci tylko przypomnę, że jest to jeden taki z najsilniejszych składników przeciwstarzeniowych. Retinol, ostatnio pojawił się cały film na ten temat i oczywiście ja Ci pokazywałam retinol tutaj z Basic Lab. Ten retinol wygląda w ten sposób, tak jak ja już się w filmie do tego odnosiłam. Ja się przede wszystkim odnosiłam do tego retinolu, jeszcze raz go pokażę, ponieważ tutaj mamy oprócz czystego retinolu, mamy skwalan, mamy hydrolizowany kwas hialuronowy, czyli to, o czym mówiłam na początku, mamy ceramidy, mamy tutaj pochodną witaminę C, o której też niedawno był film. Pytasz mnie często, czy nie wiem, jakieś tam są wątpliwości, czy jeszcze jest jakaś firma, jeżeli chodzi o retinol, którą polecam oprócz Basic Lab. Tak, kolejną taką firmą jest firma Neutrea, natomiast tutaj no
ten skład nie jest aż tak bogaty, nie znajdziesz tutaj, tak, ceramidów i tak dalej, tego co znajdziesz w Basic Lab, ale jeżeli na przykład twój budżet nie pozwala ci sięgnąć po to serum, o którym przed chwilą powiedziałam, jak najbardziej również polecam. Coenzym Q10, właśnie. To jest kolejny, tutaj też o tym mówiłam, to akurat w rolce na Instagramie, kolejny składnik, który w takiej pielęgnacji mógłby się pojawić. I za chwilę do niego przejdę, ponieważ ten składnik się ostatnio pojawiał w jednym z serów, o których mówiłam. Było to serum z witaminą C i tutaj znowu zagłębiam się w temat witaminy C, która również mogłaby się w takiej pielęgnacji pojawić. Oczywiście ja tutaj nie mówię, żeby wszystko to, co ja teraz pokazałam, że tak powiem, wepchnąć w jedną pielęgnację. Tą pielęgnację trzeba umieć ułożyć i dopasować do swoich potrzeb. Tu nie chodzi o to, żeby stworzyć jakąś bombę chemiczną i to wszystko sobie nałożyć, co ja tu teraz pokazuję. Absolutnie nie, bo nadmiar składników aktywnych również może mieć jakby skutki uboczne, dlatego trzeba umieć to wyważyć. Ja tutaj daję ci przykłady, jeżeli będziesz wiedziała, jak z tego skorzystać, super, możesz również próbować, testować, natomiast no, myślę, że ja mam mądrych widzów, już tutaj nie muszę się w to zagłębiać. Witamina C. Jedną z najbardziej stabilnych pochodnych witaminy C jest tutaj, ja wyświetlę jak zwykle na pasku, 3-3-O-etyl-ascorbic acid i był znowu osobny film na temat witaminy C, możesz do niego zajrzeć, a tutaj takie połączenie właśnie koenzym Q10 i witamina C w właśnie nieco innej formie, ale również jest to forma, no nie najtańsza, nie ukrywam, pojawiło się w tym serum i również o nim był osobny film i proszę, jeżeli znowu mi powiesz, że Basic Lab, te komentarze proszę złożyć sobie na bok, bo naprawdę no nie można im ująć tego, że mają te produkty dobre, praktycznie w niektórych kategoriach bezkonkurencyjne i znowu się powtórzę, to nie jest nagranie sponsorowane. Dobra, kolejna rzecz jest taka, maski. Często pytasz mnie o maski do twarzy, warto zainwestować w dobrą maskę, na przykład teraz Plow od Ani Lewandowskiej ma maskę bodajże z peptydem, całonocna maska, bardzo fajne rozwiązanie. Ja uwielbiam z Plow na przykład maskę tutaj Pump Up The Beauty, też kiedyś był osobny film, więc już nie chcę przedłużać. I tutaj jeszcze jest maska, ale ceramidowa w płachcie i jak Boga kocham, wypadło mi, nazwa mi wypadła, tak jak nagrywam, z głowy. Dr. Althea Oasis Smoothing Mask. Maska koreańska. Ja nie wiem do końca, gdzie w Polsce można ją dostać, podlinkuję ją tutaj w UK. Także również taką maskę warto zainwestować. Wracając do witaminy C, jeszcze tutaj nie pamiętam, czy ono się pojawiło w tamtym wideo, czy nie, ale jest jeszcze bardzo fajne serum z Alchemy i ono się nazywa Wake Up Shot, ale tutaj też to już mówimy o innej pochodnej witaminy C. Ja osobiście miałam to serum, również mogę polecić. Kolejna rzecz jest taka, koenzym Q10, do tego jeszcze chciałam wrócić, tutaj mam małą ściągawkę. Jeżeli na przykład chcesz również, fajne jest serum, tylko je wkleję na ekran, jeżeli chcesz skorzystać z samego jakby, z samych dobrodziejstw koenzymu Q10, niekoniecznie łączyć to serum z witaminą C i tak dalej, to znowu z firmy Timeless mamy fajne serum, ja znowu je tutaj wkleję na ekran, tak jak już powiedziałam. Troszkę zaczęłam przyspieszać to nagranie, bo tego jest naprawdę sporo, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bez której ani rusz. I tutaj może ci się to podobać bądź nie, ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. I ja tutaj jak zwykle zacytuję beauty guru, japońską beauty guru Heizu Saeki, że nie wystarczy dbać o skórę tylko na zewnątrz, trzeba również dbać o tą twarz, o naszą skórę od wewnątrz. I tutaj jeśli skóra zwisa, traci jędrność, no to niestety, ale same kosmetyki nie pomogą, czy to nam się podoba, czy nie. Dlatego serdecznie Cię zapraszam na www.zawszemłoda.com, gdzie możesz pobrać darmową lekcję, skorzystać z metod, moich autorskich metod, tapingu twarzy, poprzedzona metoda oczywiście masażem twarzy, który daje zbawienne skutki, o czym przekonały się dziewczyny podczas wyzwania ostatnio na Instagramie, o czym, na jaki temat są również badania. Więc również Cię zapraszam do tego kursu tapingu twarzy, w którym oprócz tapingu twarzy, który
Pomoże Ci pozbyć się już istniejących zmarszczek. Będzie działał prewencyjnie przeciwzmarszczkowo. Jak? Ponieważ kształtujesz sobie nowe nawyki mimiczne twarzy. Oczywiście tam również pokazuje, jak poprawnie wykonać masaż i serdecznie Cię do tego kursu zapraszam. Pamiętaj, że to Cię nic nie kosztuje. 15 minut dziennie w Twoim domu. Nie żadne zabiegi u kosmetyczki, a później sama sobie podziękujesz. Zbawienny masaż bańkami, czyli tajemnica Azjatek, również nauczę Cię tego na www.zawszemłoda.com i pamiętaj, żeby zadbać o siebie, bo nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. Czyli co? Pozbywamy się obrzęków. Mamy oczywiście tutaj, kształtujemy nasz piękny owal twarzy. Tego wszystkiego możesz dokonać naprawdę w domu, samemu, bez wychodzenia, bez żadnych umawiania, żadnych tam wizyt u kosmetyczki i tak dalej. Możesz to zrobić w zasięgu własnego domu. Jedyne co, to musisz po prostu chcieć. Także kochana, wszystko leży w Twoich rękach. Pamiętaj, żeby kierować się zdrowym rozsądkiem, a nie marketingowymi sloganami. Nie ma czegoś takiego jak dobry skład i niedobry skład. Pamiętaj, że Ty musisz kierować się tym, czego potrzebuje Twoja skóra, jakie są Twoje cele pielęgnacyjne, a nie tym, co ktoś zareklamuje Ci na Instagramie bądź napisze na opakowaniu. Pamiętaj, że to są rzeczy dziesięciorzędne, które nie mają żadnego znaczenia. Dlatego ja tutaj Ci tak naprawdę dałam dawkę, porządną dawkę wiedzy za darmo i wierzę, że z niej skorzystasz. Nie zapomnij, żeby dbać również o twarz od wewnątrz, tak jak już powiedziałam, bo inaczej no to nie ma sensu. Jest również film na kanale Dlaczego kremy przeciwzmarszczkowe nie działają i właśnie tam również się do tego odnoszę. Także oczywiście pielęgnacja to jest pierwszy krok, pielęgnacja wspomagająca, natomiast musisz jeszcze zadbać o siebie w innych aspektach. Masaże twarzy obowiązkowo, taping, oczywiście dieta, brak używek byłby naprawdę 10 na 10, brak stresu, choć wiem, że tutaj ciężko, no i oczywiście ruch, ruch i jeszcze raz ruch, tutaj nie chodzi o ruch taki, żeby się zabijać, lecz ruch 15 minut dziennie, który, uwaga, jest przyjemny, do tego jeszcze wrócę w innych nagraniach. To już będzie na tyle, dziękuję, że ze mną zostałaś, wierzę, że z tego skorzystasz, koniecznie daj mi znać w komentarzu, do zobaczenia w kolejnym nagraniu, cześć!